Wieczorny apel w Cisiach. Dowieziono wielką legendę pieszej pielgrzymki wrocławskiej, księdza Stanisława Orzechowskiego. Wspomnienia, porównywania, śpiew, śmiech i modlitwa. Z Orzechem tak zawsze. I jego strzeżby, i miłość wszystkim dookoła, ze sobą nieśmy. Takie jest prawo miłości, które dał Pan. Takie jest prawo miłości, nie z kluczem to nie ma bram. Bardzo się pięknie Wam wszystkim kłaniam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczególnie oczywiście bratu Romualdowi i wszystkim kapłanom, ponieważ no, przez te lata wiem dobrze, co to znaczą porządni księża na pielgrzymce. I to jest też bardzo ważne, że jestem tutaj reprezentując wrocławską babcię tysiącletnią. Jako dziadek mogę przekazać z całą przyjemnością pozdrowienia od pielgrzymów Wrocławia, wrocławskich. Niniejszym to czynię z jeszcze jednym ukłonem. Tak. I bardzo na serio chcę pogratulować tego sukcesu, jakim jest ta pierwsza świdnicka pielgrzymka, ponieważ kiedy ja sobie przypominam pierwszą wrocławską pielgrzymkę, to wstyd mnie ogarnia, bo na pierwszy etap, dobrze, że go wtedy nie było, ja nie wiem, czy tu ktoś jest, tak? No to świeć cicho i nie gadaj, co było. Ja już wolę powiedzieć publicznie. Na pierwszym etapie miałem takie na prawie 100% przekonanie, że oto tutaj w Januszkowicach Orzech zarżnął raz na zawsze pielgrzymkę. Powiecie, o której godzinie żeśmy przyszli na nocleg? Ostatnia grupa z Ziembic przyszła o 3:00. Nad ranem, to nie jest nad ranem, tak, tak. I to jeszcze wcale nie tak gładko. Wszystko jest do wytłumaczenia, ale apel ma być krótki. Tylko wam powiem, bo akurat wtedy z tą ostatnią grupą jest ksiądz Zenek Gąska, jeszcze na świecie jest chyba, tak. To on o tym dobrze wie. Mianowicie ja już myślałem, że wszystkie grupy przeszły, bo już no, po drugich było grubo. No i siedziałem gdzieś u gospodarza na jakiejś ryczce, a przed sobą miałem miskę z takim żurem, to znaczy tam już wodę moczyło przynajmniej ze 100 pielgrzymów. No ale dla mnie i to było przyjemne. I sobie myślę, no co tu teraz będzie? Tym bardziej, że idąc tam do tego gospodarza, patrzę, przez chwilę stanąłem się, Matko Boska, to tu leży. A tu leżała siostra zakonna w habicie, nie? Pod płotem, także. I mówię tak, siostra żyje i lekko ją trącając, żyje, ale co to za życie? Ja mówię, a gdzie się siostra w ogóle, a czemu tu siostra leży? Bo cały bagaż mi zginął, w ogóle nie wiem, gdzie jestem. No, więc to teraz wam jest wesoło, ale... Dobrze, że nie było zdjęcia wtedy, bo ja nie wiem, jaką bym miał minę. Jaką miałem minę, no było przerażenie. No i wreszcie siadłem na tej ryczce i za chwilę taki był Jasiu w grupie porządkowej wtedy. To było wszystko pierwsze, słuchajcie. I to były tukany, na które były trzeba zezwolenie, było państwowe, cuda, nie widać. Dostajemy jakiś taki właśnie komunikat. Tu piąta pomarańczowa. Ksiądz Zenon Gąska wtedy tam był właśnie przewodnikiem. Tu piąta pomarańczowa. Halo, halo. Myśmy gdzieś zabrnęli do lasu i nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ja mówię,
To może zróbmy tak, czy jest jakieś takie okno z tego lasu, jakiś ten... Tak, drzewa są rzadkie. No to ja mówię, słuchaj, to ja zaraz wysyłam Jasia na motorze, a z tyłu pasażer będzie ci migał latarką i może w ten sposób jakoś się dogadamy i was przyprowadzimy na bazę. I no tak się stało, pojechali, w sensie, no, o, wreszcie się już ostatnia grupa odnalazła. Tymczasem noc była taka, jak czasem bywa, sucha, bez rosy i jakiemuś gospodarzowi przyszło na myśl, że przecież może żniwować. I wyjechał kombajnem z tym migaczem. Tak. Cała grupa ruszyła na ten kombajn. Bob się wystraszył, uciekł. Bo jeszcze tym wszystkim to, co się stało, ja myślę, że Pan Bóg miał wtedy ubaw tak jak wy. Jest taki psalm po łacinie, go jeszcze pamiętam, odmawiałem jeszcze przed soborem. Deus expectat in hominum ridet. To by po polsku trzeba przetłumaczyć, że Pan Bóg patrząc na ludzi pęka ze śmiechu. Więc ja myślę, że wtedy taki ubaw miał właśnie Pan Bóg patrząc na pierwszą wrocławską pielgrzymkę, która kończyła swój pierwszy etap o 3 w nocy. Jakoś pierwszy, który potem, pierwszy to się stało, możecie sobie wyobrazić, spotkanie przewodników, godzina 3:15. I wtedy prawie się powtórzyła scena z potopu, kiedy to w kejdanach Radziwiłłowi ci pułkownicy rzucają buławy pod nogi. Tak mnie większość przewodników rzuciła oznaki przewodnika pod nogi, powiedziała, tak dalej nie idziemy. No i tu jest zarżnięcie. I wtedy uratował całą pielgrzymkę wrocławską wspaniały człowiek, którego znacie, rektor Wrocławskiego Uniwersytetu, pan Józef Łukaszewicz. Ponieważ, tak, był u was, to wy znacie. Otóż on był świeżo po pielgrzymce do Rzymu. No i mnie tak coś pierdyknęło do głowy, że żeby zrobić tak, żeby on jako już taki pielgrzym, który przeszedł do Rzymu, zadecydował, czy dalej iść, czy rozwiązać pielgrzymkę. No, ale wtedy tak, ja się mówię, Duchu Święty, dziobni go w głowę. Dziobni go w głowę i to dobrze. Udało się. Przeważył, bo było pół na pół. Jedni powiedzieli, koniec pielgrzymki, drudzy mówili, idziemy. No i on swoim autorytetem rektora zaważył, że się pielgrzymka odbyła. To tylko skraweczek. Skraweczek, jak będę miał czas i już mnie wygnają na starość, to opiszę to, to będziecie boki zrywać. Deus expectat in hominum ridet. Pęka ze śmiechu. Więc ja wam gratuluję, bo takich przygód nie macie. Na szczęście muszę wam powiedzieć, że nigdy na pielgrzymce nie przeżyłem tak mocno obecności Chrystusa wśród nas, jak w tym roku. Trudno mi jeszcze powiedzieć, co pomogło to przeżyć. Pytałem się niektórych moich ludzi z Wrocławia. Oni też niektórzy kiwają głowami, więc jeszcze się pewnie jutro będziemy dogadywać. Ale to jest niezwykła łaska. Tak to mi w tym roku przypadło przeżywać obecność Pana Jezusa. Nigdy tak nie czuję. Dzisiaj właśnie, teraz w tym roku zrozumiałem, dlaczego ludzie na Białorusi, kiedyśmy szli do Ostrej Bramy, dokładnie kilkanaście kilometrów przed Raduniem, wyszli, zablokowali nam drogę i powiedzieli, musicie skręcić do naszej wioski. Ja mówię, a ile to jest? 3 kilometry z hakiem. Potem się okazało, że hak był dłuższy niż 3 kilometry. Ale ja pytam się, dlaczego tak robicie? Bo proszę księdza, nikt z nas nie pamięta pielgrzymki. I myśmy powynosili na nasze drogi, przed nasze chałupy, chorych i starców, żeby przynajmniej cień pielgrzymki padł na nich. I w tym momencie mnie zatkało, bo to biblijne słowa i tak było. I jak potem zobaczyłem, kiedyśmy wchodzili do wioski,
że ludzie wszyscy klęczeli na rowach obok pielgrzymów, jeszcze w życiu nigdy się tyle nie napłakałem, co patrząc na to. Dzisiaj rozumiem dokładnie, że oni byli dotknięci tą łaską, tą tajemnicą, o której powiedział święty Paweł w swoim liście, że tajemnicą zakrytą od wieków, która została ujawniona w naszych czasach, to jest Chrystus pośród nas. I ci ludzie w tej, na tej Białorusi musieli to odkryć, bo potem powiedziałem do tych moich braci, ja mówię, słuchajcie, przecież jeżeli nam się we łbach nie przewróciło, to przecież oni nie klękają przed nami. Chrystus był pośród nas i to im pomogło. Cień pielgrzymki padł, ale pielgrzymki, w której był i jest Chrystus. Więc to się, to podzieliłem się tą piękną łaską, za którą idę dziękować razem z wami i zachęcam was, żebyście się podzielili tym. To bardzo budujące. Mnie strasznie kochają przygody. Już od pierwszej pielgrzymki, na przykład wczoraj, kiedy się położyłem na miękkiej łące w tym, gdzieśmy to spali, Anka. Nie, w Borkach Wielkich było twardo. Natomiast na miękkiej łące żeśmy spali w Kujakowicach. W Kujakowicach górnych. Taka fajna łąka. No i ja oczywiście, nawet żeśmy rozbili i tak patrzę, ponieważ ja zawsze śpię w przedsionku i bardzo kocham, jak jest taka pogoda, spać na dworze. Bo mi to dobrze robi. Natomiast w przedsionku też. No więc tak właśnie rzucam ten swój materac, ale błysnąłem okiem i sobie myślę, na Kretowinie, na Kretowisku będę spał. A co Kretowisko? No to dużo. No i ja nie mam czegoś takiego jak pół snu. Przykładam poduszkę i od razu ksiądz Jacek, który śpi w apartamentach z księdzem Józefem w tym samym namiocie, Józek tak powiedział ostatnio, mówi, czyście przecięli przez noc ten dąb, któryście cięli. Okazuje się, że ja na przykład... Ja właśnie ciągnąłem dąb. No i tak piłowaliśmy przez całą noc. Tym razem mnie budzi nagle jakieś giglanie w krzyże, nie? Okazuje się, że krecik się dobierał do mnie. No więc trochę się przestraszyłem, sobie się dzięki Bogu, że miałem materac. To co by to było? Nie wiem, czy by pani doktor pomogła wtedy. Więc żadnych takich przygód. Mam też w tym roku na sumieniu, na głowie właściwie, znamie od szerszenia. A on mnie skarał, to mimo że Pan Bóg, ponieważ nie wiem, czy wtedy właśnie ksiądz Romek nie szedł, jak żeśmy szli za Smolną, za Oleśnicą, ja miałem konferencję straszną, był upał i nagle widzę, że porządkowi kierują grupę, w której wtedy głoszę, a ja jestem wtedy bardzo napięty i zły na siebie. No i nagle patrzę, skręt, jakąś łąkę, wertepy, cuda. Ja mówię, czemu nie idziecie prosto, co tu się stało? Szerszenie. Ja mówię, nic, idziemy prosto, mam w dupie szerszenie, idziemy. No i przeszliśmy wtedy. Natomiast teraz, kiedyśmy szli z Idzikowic i przechodziliśmy przez taką właśnie polną drogą i widocznie co podrażniło te szerszenie. I też mi oznajmiają szerszenie. Ja chciałem powtórzyć dowcip przed laty, nie? I mówię, a ja to mam i w tym momencie jak kamień w łeb szerszeń mnie ukończy. No i niestety brzydkiego słowa nie powiedziałem, ale za to tu sobie użyłem teraz.